Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiaj gość, którego fanom Formuły 1 przedstawiać nie muszę, także powiem tylko legenda mikrofonu, Andrzej Borowczyk. Cześć Andrzeju. O, cześć, cześć. No, po takim wstępie, proszę Państwa, to już chyba tylko trzeba kupić bilet do Hollywood. Możemy też o Hollywood zaraz porozmawiać, ale ja powiem tak, to jest dla mnie, użyję słowa zaszczyt, to, że mogę Cię gościć tutaj na prawym fotelu. I chciałbym rozpocząć od takiego pytania, od tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli legenda. Jak Ty to zrobiłeś, że jesteś tutaj, gdzie jesteś? Może to bardziej sprecyzuję. Co musi mieć w sobie człowiek czy dziennikarz, żeby osiągnąć taką pozycję? Czy to chodzi o jakąś ogromną wiedzę z danej dziedziny? Czy to są jakieś cechy, nie wiem, charakteru? Bo to z tą wiedzą by mi się troszkę gryzło, bo ja też mogę mieć jakąś ogromną wiedzę z czegoś, ale nie będę legendą mikrofonu. Jak Ty doszedłeś tutaj, gdzie jesteś? Pracą. Chciałem być zawsze dziennikarzem. Taki miałem pomysł na życie, żeby być dziennikarzem. To były lata, końcówka lat 70., początek lat 80., więc czas okropny na uprawianie tego zawodu. Na całe szczęście nie myślałem oczywiście o jakimś tam dziennikarstwie społecznym, politycznym. Interesowała mnie przede wszystkim motoryzacja i troszeczkę sporty motorowe. A później była już tylko praca i to się samo wszystko tak poukładało. Nie było tutaj żadnego nadzwyczajnego jakiegoś wytrycha. No powiem szczerze, los mi chyba troszkę sprzyjał. Miałem sporo szczęścia, dlatego że spotkałem gdzieś dużo fajnych ludzi dookoła, którzy w jakimś sensie pomogli mi to wszystko zrobić, to, co zrobiłem. To, czego dokonałem, ale myślę, że tu nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No po prostu tak ułożyło mi się życie. Matka natura dała mi podobno, tak niektórzy twierdzą, mikrofonowy głos. Taki głos dość charakterystyczny, łatwy do zapamiętania i to w pewnym sensie na pewno pomogło. No a dalej nauka, praca, ja się uczę do dzisiaj, proszę Państwa. To nie jest tak, że czasami słyszę takie historie, że o, Ty to masz fajnie, tam sobie pójdziesz, gdzieś usiądziesz przed mikrofonem, 2 godziny pogadasz, albo pojedziesz sobie tam gdzieś, znów usiądziesz w kabinie komentatorskiej, 2 godziny pogadasz. To nie jest tak. Przed każdą relacją trzeba się przygotowywać i jeszcze raz przygotowywać. Ja się śmieję, że ja się całe życie uczę. Na tym to między innymi polega. Ale jak Ty się do tego przygotowujesz? Bo ja mam wrażenie, że jakby jechał obok nas samochód i nas nagrywał, to potrafiłbyś to tak skomentować, że człowiek by tego słuchał. I teraz pytanie, bo to rozumiem, że to nie jest tak, że rok temu wygrał ten, 2 lata wygrał ten, bo taką wiedzę to możesz mieć na kartce. Jak Ty się przygotowujesz do weekendu Grand Prix? Znaczy przygotowuję się od strony właśnie wiedzy, przypomnienia sobie pewnych historii, pewnych faktów, żeby gdzieś tam później jak najmniej popełniać błędów, bo mam świadomość oczywiście, że te błędy popełniamy, są jakieś, gdzieś tam coś się człowiekowi pomiesza jednak mimo wszystko, dlatego staram się gdzieś sobie to wszystko układam. Ja mam zawsze, na każdy rok mam taki zeszycik. Koledzy, którzy ze mną komentują, znają ten zeszycik i tam są te wszystkie rzeczy takie najważniejsze wpisywane. Proszę mi wierzyć, że często w czasie komentowania czegoś zdarza się coś takiego jak czarna dziura, nie mówiąc już o tym, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego spamiętać. To chyba tylko Mikołaj Sokół, który ma jeszcze młodą głowę i absolutnie twardy dysk w tej głowie, pamięta praktycznie wszystko. Natomiast no, czasami jest taka potrzeba, żeby właśnie zajrzeć do takiej małej ściągawki. Ja mam to wszystko w takim zeszyciku w twardej oprawie. Każdy rok mam tych zeszycików co nie miara, bo tyle lat pracy, więc wiadomo, że to już się zgromadziło tego bardzo, bardzo dużo. I na tym polega to przygotowanie. Natomiast no, później to już jest jakaś naturalna reakcja. I tak jak mówię, czytam, jeszcze raz czytam i niekoniecznie czytam o tym, jakie powinno być ciśnienie powietrza w kołach samochodu rajdowego czy Formuły 1. Niekoniecznie czytam o różnego rodzaju zagięciach, ułożeniach deflektorów czy podłogi, bo myślę, że nie do końca to wszystkich interesuje. Ja kiedyś, no nie kiedyś, nawet kilkakrotnie powiedziałem taką historię, może to zabrzmi nieco banalnie, ale proszę Państwa, telewizja
to jest pewnego rodzaju show. To jest oczywiście obrazek i telewidz widzi również to samo, co widzi komentator. A więc opowiadanie mu o tym, że dany samochód przejechał pięknie przez zakręt, nie ma najmniejszego sensu. Komentator jest od tego, żeby budować atmosferę, budować dramaturgię. Oczywiście musi sprzedać te wszystkie informacje, które są powszechnie nieznane, powiedzmy, kibicowi czy telewidzowi, ale ma taką, no jakby jeszcze troszeczkę inną rolę. Ja sobie kiedyś zażartowałem a propos relacji z Formuły 1, bo wszyscy mówili, dlaczego opowiadasz takie, czy inne historie. Zazwyczaj wyścig Grand Prix jest w takiej porze w niedzielę obiadowej, tak to określmy. Tradycyjna polska rodzina siada wtedy do obiadu, do rosołu, tak sobie możemy zażartować. No i rolą komentatora jest, aby nie doszło tam przy tym stole do awantury. Czyli trzeba sprzedać coś i dla pana domu, ale oczywiście i dla pani domu, może i coś dla młodzieży. I musi być to wszystko przedstawione w taki sposób, żeby wszystkie strony pogodzić, żeby nie było tam absolutnie żadnych dysonansów, żeby nie było jakichś nieporozumień przy tym stole. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Dlatego te różnego rodzaju smaczki, ciekawostki. No tak jak powiedziałem, wszyscy widzimy, że samochód jedzie. Widzimy, jak jedzie i ocenianie tego, jak on pokonał zakręt, to ja mogę od razu tu szczerze powiedzieć, że na taki temat mogą się wypowiadać tylko absolutni fachowcy, czyli byli kierowcy Formuły 1. A więc nigdy w żadnej z polskich stacji telewizyjnych nie było tego komfortu, z wyjątkiem początków w TV4, że mieliśmy obok człowieka, który no, jeździł, może nie wtedy Robert Kubica, nie na poziomie Formuły 1, ale był już jednak bardzo dobrym kierowcą i on mógł nam pewne smaczki odnośnie czy techniki jazdy, czy toru jazdy przekazać. Praktycznie wszystkie stacje telewizyjne, które transmitują zawody Formuły 1, zatrudniają jako takich komentatorów gości, czy drugich komentatorów, czasami nawet w pewnym sensie pierwszych. Martin Brundle jest tutaj najlepszym przykładem, którzy kiedyś byli zawodnikami, byli dobrymi zawodnikami. To można wymieniać tutaj wielu, bo i poza Martinem Brundle, Christian Danner, Jacques Lafitte, także tych wielu, wielu ich było. Natomiast no to oni mogą sobie pozwolić na jakieś bardzo dokładne takie nawet analizy i różnego rodzaju uwagi. Natomiast myślę, że z naszej strony byłoby absolutnie dużym nietaktem, gdybyśmy chcieli analizować i opowiadać o tym, jak pojechał dany kierowca. Ja muszę zadać takie pytanie, cofnę się trochę do takich czasów, dla mnie bardzo takich, nie wiem, może sentymentalnych, może tak to nazwę. Uwielbiam obecną ekipę dziennikarzy związanych z Formułą 1, ale jak miałbym wymienić takie, to będzie trio, swoje takie ukochane, to będą takie nazwiska. Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół i w studio Włodzimierz Ziętarski. Powiedz nam coś troszkę o tym, jak to wyglądało właśnie wtedy, czyli TV4, Polsat. Jak wy to robiliście? Nie wiem, kto decydował o tym, że Krzysztof Hołowczyc będzie na pierwszym wyścigu, w którym Grand Prix, w którym brał udział Robert. Jak to wyglądało wtedy? No, staraliśmy się zapraszać po prostu gości do studia. Mieliśmy wielu różnych fajnych gości. I to był tata Roberta na przykład, prawda? No tak, tak. Coś niesamowitego. Tata Roberta był wielokrotnie gościem tak. W studio, ale przypomnę, że kiedyś mieliśmy Kubę Wojewódzkiego, który zresztą dał tam niezły odpał. Zaraz mogę odpowiedzieć o tym, który no po prostu wiedzieliśmy, że jest to człowiek bardzo mocno związany z motoryzacją. Mieliśmy niestety nieodżałowanej pamięci nieżyjącą już Ewę Sałacką, która była bardzo dobrym kierowcą, też kochała samochody i zaprosiliśmy również do studia Ewę. Ja myślę, że to ubarwiało i to była taka wspólna nasza jakby koncepcja. Oczywiście później, kiedy już powstało to studio, bo w TV4 jeszcze nie było Włodka Ziętarskiego, nie było Mikołaja. Później, kiedy w Polsacie, powiedziałbym, poszliśmy na troszeczkę inny, może nawet wyższy poziom, tak bym to określił. Dyrekcja po prostu
Polsatu Sport podjęła taką, a nie inną decyzję, żeby to wszystko poukładać. Włodek myślę, że się bardzo dobrze spisywał jako taki mistrz ceremonii, twórca pewnego rodzaju atmosfery, układania tego wszystkiego, tych wszystkich klocków. No a tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o gości, to chodziło, żeby to wszystko ubarwić, żeby nie tylko byli ludzie, którzy będą opowiadali o tej Formule 1, czy o tym, co się dzieje wokół Formuły 1 z punktu widzenia no mega fachowości, ale również troszeczkę takiego życia codziennego, jak to widzą. No musieli być to oczywiście ludzie, którzy odrobinę się czy motoryzacją, czy sportami motorowymi interesują. No, odległe czasy. Robert Kubica. Jeśli ja dobrze przeczytałem, to Roberta nie znasz od czasów, jak trafił do Formuły 1, tylko miał 13 lat, jak się poznaliście, coś takiego? No mniej więcej, tak. Ja pracowałem wtedy w takim magazynie Auto Dziś i Jutro, który powstał w Łodzi, bo ja jestem łodzianinem do dzisiaj, urodzony, wykształcony i mieszkający do dzisiaj w Łodzi, wierny Łodzi. Powstał taki magazyn Auto Dziś i Jutro, później zmienił nazwę na Automoto, ile wiem, do dzisiaj się ukazuje. To był prywatny wydawca, później pismo zostało kupione, zresztą całe wydawnictwo przez znany wydawniczy koncern Bauera. Koledzy, trzeba przyznać, ten magazyn motoryzacyjny robili znakomicie, bowiem bardzo szybko, gdzieś mniej więcej półtora roku upłynęło, już był to największy miesięcznik motoryzacyjny w kraju. Ja tam redagowałem, zajmowałem się sportem, ponieważ to się w Łodzi ukazywało, więc tytułu miejsca zamieszkania, znałem kolegów, którzy to pismo po prostu wydawali, więc oni w naturalny sposób zwrócili się do mnie. I wtedy właśnie, pamiętam, pierwsze napisałem o Robercie, jeszcze w czasach jego kartingu, zachowałem sobie to do dzisiaj. Tytuł może nie był przesadnie odkrywczy, Narodziny Mistrza, o ile mnie pamięć nie myli. I później mieliśmy w 97 roku taką fajną, w 7, w 8 chyba, przepraszam, mieliśmy taką fajną, taki fajny, fajne wydarzenie, kiedy była pierwsza rocznica tego właśnie magazynu. Na torze kartingowym zrobiliśmy taką małą uroczystość, żeby się w jakimś fajnym gronie pościgać. Ja zadzwoniłem, zatelefonowałem wtedy do taty Roberta, żeby może przyjechał razem z Robertem na tę uroczystość. No i oczywiście przyjechał, zlał nas tam Robert wszystkich w sposób niemożliwy, chociaż kwalifikacje, powiem szczerze, wygrał mój syn, to była też duża ciekawostka, który tak tylko bardzo sobie amatorsko gdzieś tam mógł mieć podpis na Facebooku, wygrałem z Kubicą. No tak, dokładnie, nawet do dzisiaj mam w domu taką jego statuetkę, którą wtedy otrzymał. Oczywiście Robert go na starcie natychmiast zlał, później nie było już żadnej dyskusji. Krzysiek Hołowczyc był trzeci wtedy, no ale nie miał Krzysiek najmniejszych szans i to były właśnie początki jakby znajomości z Robertem, z rodziną Kubiców, z jego tatą, z jego mamą. No i teraz przychodzi ten dzień, w którym dowiedziałeś się, że Robert podpisał kontrakt z BMW. Co ty pomyślałeś? Jakie miałeś nadzieje? Ja się wtedy spodziewałem, że to się tak skończy. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że tak, byłem takim mądralą i w momencie, kiedy Robert miał 15 lat, to wiedziałem, że będzie w Formule 1. Nie, naturalnie. Pamiętam tę jego przygodę włoską, kiedy był dość długo we Włoszech, kiedy znów jakby stracił tutaj troszeczkę ten kontakt z polskim rynkiem, z polską naszą codziennością, ale wiedzieliśmy, że taki człowiek jest, że Robert radzi sobie tam bardzo dobrze, chociaż wiemy, że w tych później wyższych klasach już po kartingu różnie to bywało, ale potrafił pokazywać, że rzeczywiście dysponuje fantastycznymi umiejętnościami. Natomiast kiedy zaczął już na tym troszeczkę wyższym poziomie jeździć, to wydawało mi się, że to już jest tylko kwestia czasu, kiedy trafi do Formuły 1. No i oczywiście, kiedy podpisał ten kontrakt, przyjąłem to z ogromnymi nadziejami. Tu może taka historia, nie jest to jakaś wielka tajemnica, bo kiedyś była mowa na ten temat nawet na antenie, ale grupa sponsorów polskich i zagranicznych, ale przedstawicieli
tych firm rezydujących w Polsce przygotowała dla Roberta pakiet sponsorski, który miał umożliwić zakup, nazwijmy to po imieniu, fotela w stajni Minardi. Główną firmą w tym całym pakiecie był Orlen. I kiedy Daniele Morelli, menedżer Roberta, no podpisał umowę z zespołem BMW Sauber, ten cały, powiedzmy, pakiet się rozsypał, ponieważ w BMW Sauber był malezyjski Petronas i już sprawa z Orlenem nie wchodziła w grę, w związku z tym nie było tego wsparcia ze strony tych naszych sponsorów, chociaż jeżeli chodzi o relacje telewizyjne, o transmisje telewizyjne, to tutaj rzeczywiście ci sponsorzy Orlen, Hewlett-Packard, BMW, Allianz przede wszystkim bardzo aktywnie, firma ubezpieczeniowa ze wspaniałym prezesem Pawłem Danglem, pozdrawiamy Paweł, no położyli wiele, wiele tutaj zasług, żeby ta formuła zaistniała w Polsce, żeby się znalazła w Polsce, żeby znalazła się na ekranach telewizorów, no i żeby Robert mógł rozwijać w pewnym sensie swoją karierę. A pamiętasz pierwszą rozmowę z Robertem już po podpisaniu kontraktu? Nie pytam o rozmowę na wizji, taką, wiadomo, bez zdradzania jakichś tam szczegółów prywatnych, ale jak on do tego podchodził? Co teraz? Robert podchodził do tego, można powiedzieć, jak dorosły, ukształtowany człowiek. Ja zawsze twierdzę, że Robert bardzo szybko wydoroślał. Tak mu się ułożyło życie. Bardzo szybko znalazł się we Włoszech. Musiał sobie w tych Włoszech poradzić i ja patrzyłem na niego jak na takiego, na chłopaka 17-18-letniego, bardzo już ukształtowanego, bardzo dorosłego. Pamiętam tę konferencję prasową zorganizowaną przez grupę właśnie sponsorów, głównie przez BMW w Mariocie, gdzie no poinformowano już o tym, o oficjalnym podpisaniu tej umowy, tego kontraktu. No Robert zachowywał się tam rzeczywiście już bardzo dojrzale, bardzo spokojnie. Jasne jest, że no też miał wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje z tym związane. Ja myślę, że był w pewnym sensie już do takiego kroku przygotowany. Zadaję to pytanie Wam wszystkim, Czerkowi, Mikołajowi, bo bardzo interesuje mnie Wasza opinia, więc zadam też Tobie. Jak weźmiesz pod uwagę właśnie ten talent, wiedzę, umiejętności, potem doświadczenie Roberta i spojrzysz już z dzisiejszej perspektywy na to, co się wydarzyło, czyli finalnie no, jedno zwycięstwo, wiadomo też dlaczego, ale czym jest kariera Roberta? Jest rozczarowaniem, jest czymś innym? Rozczarowanie to na pewno złe słowo, natomiast no nie ukrywam, że jest niedosyt. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że Robert prędzej czy później trafi do zespołu z najwyższej półki. W pewnej chwili wydawało się, że takim zespołem z najwyższej półki może być BMW Sauber. Tam jakaś wielka polityka odegrała rolę i z niewiadomych powodów w zasadzie nagle zarzucili ten program, bo myślę, że historie typu, iż już myśleli o kolejnym sezonie, że już chcieli samochód na kolejny sezon przygotować, to tego typu opowieści należy włożyć między bajki. Tam na pewno były jakieś inne powody, gdzieś doszło. Ich ten sukces jakby przerósł chyba. Po prostu oni się nie spodziewali, że aż coś takiego nastąpi. I myślę, że gdzieś tam wewnętrzne jakieś nieporozumienia na szczycie władzy w koncernie doprowadziły do tego, że wycofano się z BMW, ktoś z Formuły 1, ktoś po prostu przyszedł inny, kto miał inny pomysł i wiemy, że wkrótce BMW Sauber ten cały program swój zakończyła. Szkoda, bo ten moment, kiedy Robert został liderem Mistrzostw Świata, to było coś niesamowitego, liderem Mistrzostw Świata był po Kanadzie, więc gdyby ten samochód nadal rozwijano, a potencjał myślę, że oni mieli i BMW, przyjechali chyba i na pierwszym i drugim miejscu wtedy. Tak, tak, dokładnie, więc po prostu no, była szansa, żeby ten tytuł wtedy zdobyć. Mówię szansa, nic pewnego, bo w sporcie nigdy nie możemy powiedzieć, że jest coś absolutnie pewnego. Natomiast no, jasne jest, że Robert był taki moment, kiedy był chyba takim najbardziej pożądanym kierowcą w Formule 1. Mówiło się o tym, co zresztą się później zmaterializowało, że była jednak wstępna już umowa z Ferrari,
to było jakby naturalne. Mieszkał we Włoszech, mówił po włosku, już takim był troszeczkę Włochem. I Ferrari, które zawsze no, patrzy na jakichś wybitnych kierowców, ewentualnie na takich zawodników, którzy dają ogromne szanse, że będzie postęp, że będą w przyszłości sukcesy. Nie mogło tutaj w tym wszystkim Roberta pominąć, więc była to kwestia czasu. Stało się, jak się stało i tak jak mówię, no jest pewnego rodzaju niedosyt, chociaż ja pamiętam fantastyczne różne wyścigi Roberta, nie tylko zwycięstwo w Kanadzie, nie tylko pole position w Bahrajnie, ale również inne podia czy inne fantastyczne wyścigi, po których bardzo dużo, bardzo głośno mówiło się o wyczynach Roberta. To chyba ostatnie pytanie o Roberta. Jak on się zmienił na przestrzeni lat? Nie pytam o tego 13-letniego chłopaka, bo to wiadomo, każdy dorasta, ale załóżmy sobie taki czasookres, właśnie pierwszy wyścig w formule do dzisiaj. Jako osoba, jako kierowca, jak to obserwowałeś z bliska? No z bliska obserwowałem, ale w ostatnich latach mieliśmy już zdecydowanie rzadszy kontakt z oczywistych powodów. Mniej wizyt na wyścigach Grand Prix, więc tak do końca jest mi trudno powiedzieć. No na pewno pokazał, jak jest niewiarygodnie wytrwałym człowiekiem. No tak. Ten jego powrót to coś niesamowitego. Powrót, jego powrót do ścigania się do sportu jest po prostu czymś niewiarygodnym, czymś niesamowitym. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy gdzieś wątpią w jego talent, w jego umiejętności, no powinni rzeczywiście się przez moment zastanowić. Natomiast no cóż, tak się ułożyło w życiu. Ktoś może powiedzieć, popełnił błąd, bo chyba popełnił błąd. Nie powinien wsiadać za kierownicę tej rajdówki, ale myślę, że to również jego otoczenie tam troszeczkę popełniło różnego rodzaju błędów. Gdzieś po prostu zabrakło chyba autorytetu, który blisko Roberta, który by powiedział: Robert, tego nie możesz robić. To porozmawiajmy bardziej może już generalnie o Formule 1, ale też o kierowcach. Jak zmienił się kierowca Formuły 1, może żeby też jakoś za daleko nie sięgać, ale z lat powiedzmy 90. do tych kierowców dzisiaj? I nie pytam, nie wiem, o fizycznie, bo mam jakieś tam, wiadomo, technologię żywienia, treningu, ale tak generalnie, jak ci kierowcy się różnią od siebie? No myślę, że rzeczywiście poziom gwiazdorstwa pofrunął bardzo wysoko. Formuła 1 zawsze była, jeżeli chodzi o zawodników, w ogóle takim sportem dość hermetycznym, również jeżeli chodzi o media. Oczywiście będąc na co dzień w padoku, mieliśmy jakiś kontakt z zawodnikami, ale nie oszukujmy się, nie był to taki bliski, bezpośredni kontakt. Oni są cały czas w biegu, cały czas gdzieś są schowani w tych swoich pomieszczeniach. No, Formuła 1 troszeczkę wymusiła ten typ zachowania, ten typ postępowania i większość zawodników, powiedziałbym, że nawet z przyjemnością się do tego dostosowała, bo po prostu ubyło im jakby obowiązków. Nie wszyscy to lubią, prawda? Są kierowcy tacy, którzy nie przepadają za tego typu obowiązkami. No, myślę, że takim najlepszym przykładem jest Kimi Räikkönen, który zawsze gdzieś chodził swoimi ścieżkami, a z drugiej strony to był jeden z najsympatyczniejszych gości w całym padoku Formuły 1. Jak coś powiedział, to rzeczywiście było to zawsze coś fajnego. Także no dzisiaj to już jest taki wysoki poziom gwiazdorstwa, jeżeli chodzi o Formułę 1, w przeciwieństwie chociażby do rajdów. Ja robię takie zawsze porównanie, ponieważ no, rajdy to też drugie takie moje życie, może nawet przez dość długi czas pierwsze, jeżeli chodzi o to dziennikarstwo sportowe. Więc tam kierowcy są zdecydowanie inni. Może sposób rozgrywania zawodów sprawia, że mamy z nimi zdecydowanie bliższy kontakt, że kibic ma kontakt z zawodnikami, co praktycznie nie istnieje na zawodach Formuły 1. To jest też rzecz warta do zastanowienia, bo Amerykanie, którzy są mistrzami, jeżeli chodzi o tworzenie widowisk sportowych, wiemy, że w tej chwili właścicielem Formuły 1 są Amerykanie, więc nie jest wykluczone, że już bardzo dużo zrobili, bardzo dużo zmienili, jeżeli chodzi o Formułę 1. Nie wiem, czy uda im się wszystko przełamać, te wszystkie stereotypy i zrobić to jeszcze w inny sposób, ale ja pamiętam moment, kiedy Nigel Mansell
Brytyjczyk, został mistrzem świata w Formuły 1 z ekipą Williamsa i przeszedł do Stanów Zjednoczonych, do serii IndyCar, do teamu słynnego między innymi aktora Paula Newmana, Newman Haas, i też w pierwszym roku od razu został tam mistrzem IndyCarów, czyli takiego odpowiednika jakby Formuły 1 na rynku amerykańskim. Mansell, który jest uważany za takiego angielskiego dżentelmena, on chyba tym dżentelmenem takim nie do końca był, przynajmniej tak jak ja go pamiętam. I pamiętam, jak byłem zszokowany, kiedy zobaczyłem go na jednym z wyścigów IndyCar w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałem sobie, no jak go Amerykanie przysposobili, nie chcę użyć określenia, wychowali. Proszę sobie wyobrazić, że Nigel Mansell w padoku IndyCarów cierpliwie fotografował się przez godzinę z kibicami, była do niego kolejka, oczywiście uśmiechnięty, zadowolony. No w Formule 1 było to po prostu nie do pomyślenia. W stosunku do jakichś bliskich znajomych był korekt, natomiast do innych potrafił być już nie do końca grzeczny i powiedziałbym opryskliwy. A takie pytanie, nie wiem, może troszkę dziwne. Czasami mówi się, że jest na przykład jakiś sport, wokół którego jest jakaś magia, nie wiem, na przykład NBA, nie wiem, Michael Jordan, LeBron James. I ludzie, którzy pojadą na taki mecz, mówią, że fajnie, super, ale troszkę to takiej magii traci, no bo nadal biegają tak jak u nas, troszkę celniej rzucają. Jak wygląda Formuła 1 już po wejściu do środka, no bo to jednak troszkę inne wrażenie niż, nie wiem, piłka nożna. Czy ona traci taką magię, czy może wręcz przeciwnie? Ja myślę, że wręcz przeciwnie, odwrotnie. Jak mnie ktoś pyta właśnie o Formułę 1, no i zdarzają się oczywiście jakieś takie opinie. Na początku naszej rozmowy wspomniałem o Kubie Wojewódzkim i pamiętam do dzisiaj, świadomie teraz powiem kilka słów na ten temat. Kiedyś Kuba był z nami w studio, wiele, wiele lat temu, jeszcze w TV4, z Piaseczna wtedy nadawaliśmy, takie były czasy. I pamiętam, jak z Kubą odbyłem rozmowę, znając jego różnego rodzaju pomysły i nazwijmy to dość kontrowersyjne czasami wypowiedzi i zachowania. Poprosiłem go, mówię, Kuba, żebyś się przypadkiem nie odważył, jak będzie wyścig taki, nazwijmy to, nie do końca dramatyczny, czasami lekko monotonny, żebyś mi, proszę, nie powinienem może tego robić, ale to taka była koleżeńska rozmowa, i mówię, żebyś po prostu na koniec nie skomentował tego, że to jest nudne i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że w studio po wyścigu, nie pamiętam już nawet o który to wyścig był, Kuba w pewnej chwili w swojej wypowiedzi mówi coś takiego, na wizji jesteśmy, na żywą, i proszę Państwa, ja wiem, że Andrzej, jak wyjdziemy ze studia, to mi chyba wleje, ale ja to muszę powiedzieć, no to było nudne. I teraz właśnie moja refleksja na temat, czy formuła zyskuje po zobaczeniu jej na żywo, czy też nie. Według mnie zdecydowanie zyskuje. Ja wszystkim zawsze mówię, pojedź na formułę, jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie, jak wygląda rywalizacja na torze, to oczywiście usiądź przed telewizorem. Natomiast jeżeli chcesz posłuchać, powąchać, usłyszeć, to musisz po prostu być na miejscu, żeby poczuć tę całą atmosferę, która jest związana z Formułą 1. Dużo zależy naturalnie od danego Grand Prix, od wyścigu, ale myślę, że właśnie cała ta atmosfera jest budowana na żywo, więc ludzie, którzy pojadą na formułę pierwszy raz, rzeczywiście zaczynają mieć do tej formuły już inny troszeczkę stosunek, zaczynają patrzeć, spoglądać na nią w zupełnie inny sposób, bo będąc na torze, no widzi się to, czego nie można zobaczyć w telewizji. Jaka jest Twoja ulubiona era w Formule 1? Jakiś ulubiony zawodnik, ulubione czasy? Nie mam chyba takiej ulubionej ery. Jeżeli chodzi o zawodników, no zawsze nie ukrywam, z taką ogromną sympatią patrzyłem na Schumachera. Może dlatego, że no, miałem go troszeczkę okazję poznać. Schumacher, kiedy po raz pierwszy znalazł się w Polsce, spędził cały dzień w Warszawie. Ja byłem takim jego przewodnikiem. Nie odstępowałem go dosłownie na krok, cały dzień z nim spędziłem wtedy. Notabene Schumacher wtedy był za karę, to było po tej słynnej kraksie w 97 roku z Villeneuve'em,
kiedy odebrano mu wszystkie punkty, tak. I kara dodatkowa to było 5 wydarzeń, w których musiał uczestniczyć jako osoba nomen omen cywilna, więc nawet nie miał na sobie stroju Ferrari. To były takie wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nazywały się 10 sekund, które mogą uratować ci życie. Z pozoru banalne historie, Schumacher pokazywał, jak zapinać pasy bezpieczeństwa, jak lokować dziecko w foteliku, jak trzymać ręce na kierownicy. I między innymi FIA skierowała go do Polski. No, było wtedy, to 98 rok, było to wielkie zamieszanie. Przyleciał Max Mosley, również Schumacher swoim jetem. Ja go odbierałem dosłownie od samolotu w asyście borowców, bo potraktowano tę całą historię wręcz niemal jak wizytę państwową. No, była okazja oczywiście, aby sobie troszeczkę o różnych historiach porozmawiać. Do Schumachera mam taki jeszcze bardzo osobisty stosunek, związany z takim, no, dość zabawnie brzmiącym wydarzeniem. Mianowicie byłem na wyścigu Formuły 1 na torze Monza w 92 roku. W pierwszym debiutował na Spa, tak? Nie mylę się, mam nadzieję. W drugim na Spa wygrał. To był 91 rok, czyli to był drugi wyścig w karierze Schumachera. Przeszedł wtedy z Jordana do Benettona. Miałem okazję wtedy być na tym wyścigu wraz z moim synem Wojtkiem. I pamiętam, poszliśmy do Schumachera. On był taki wtedy oszołomiony tym, co się wokół niego działo, taki strasznie skromny. No, tam chwilkę z nim porozmawialiśmy, ale w ogóle no, biła skromność z niego i zaskoczenie. Nie był w stanie wręcz udźwignąć tego wszystkiego, co się wokół niego działo, bo wszyscy widzieli, że rzeczywiście no, narodził się nowy, fantastyczny kierowca w Formule 1. I kiedy był w Warszawie w 98 roku, ja mu gdzieś tam przy okazji opowiedziałem o tym. Mówię, wiesz, a była taka sytuacja i tak dalej, i tak, taka śmieszna i to. A no fajnie, mówi, że pamiętasz takie rzeczy. I kiedy odlatywał z Warszawy i na płycie lotniska wsiadał do tego swojego jecika, no tam przy stopniach powiedzmy, powiedzieliśmy sobie cześć, cześć, było miło, dziękuję i tak dalej. I kiedy był tam na drugim czy na trzecim stopniu, nagle się odwrócił i mówi do mnie, pozdrów Wojtka. O. Ja byłem zszokowany, że pamiętał imię mojego syna, że no, potrafił, to było takie coś strasznie miłego, coś strasznie fajnego. Więc na pewno Schumacher, Felipe Massa był takim strasznie zawsze miłym, bardzo otwartym też gościem, z którym się fajnie rozmawiało. Mark Webber, ten to przyłóż też do rany w ogóle, zero pozy, zero, zawsze otwarty, zawsze gotowy na rozmowy. I powiem szczerze, że w pierwszej tej części swojej kariery też świetny był Sebastian Vettel, bardzo go miło od tej strony wspominam, zawsze był taki pomocny, kiedy wymyślaliśmy jakieś różne historie związane z kręceniem jakichś wstawek, jakichś dodatkowych historii, zawsze Sebastian Vettel był tutaj bardzo pomocny i chętnie w tym wszystkim uczestniczył. A propos fajnych ludzi, to troszkę zmienimy sport. Miko Marczyk. Nie mamy chyba tyle czasu, żeby o nim aż tak bardzo porozmawiać, ale jak ktoś mówi Miko Marczyk, to następne zdanie, które po tym następuje, to jest najmłodszy mistrz Polski w rajdach. Jakie zdanie będzie mógł ktoś wypowiedzieć po słowach Miko Marczyk za 5 lat? No, zmuszasz mnie do tego, żebym powiedział, że nie tylko mistrz Polski, ale mistrz Europy, a może mistrz świata, prawda? Bo zawsze myślimy o tego typu historiach. Jest na to szansa? Myślę, że jest, chociaż dzisiaj jest w ogóle bardzo trudno odpowiedzieć na tego typu pytanie. Miko Marczyk, proszę Państwa, to jest mój licealny kolega. Nie siedzieliśmy w jednej ławie, zresztą się poznaliśmy, kiedy byłem na takim spotkaniu z młodzieżą, to jest product placement w tym momencie będzie, liceum Kopernika, jedynka, słynne liceum, jedno z najstarszych w Polsce. Mam przyjemność być absolwentem tego liceum i kiedyś tam młodzież odszukała, znalazła gdzieś, że ja właśnie ukończyłem to liceum. Zaprosili mnie na jakieś spotkanie wieczorem z grupą młodych ludzi, którzy
myślą o tym, aby zostać dziennikarzami i chcieli po prostu usłyszeć, co mają zrobić, jak to robić i tak dalej. No, okazało się, że zainteresowanie było dużo większe. Ja się śmiałem, że po prostu wykorzystali szansę, że nie będą mieli lekcji. I było spotkanie z całą szkołą i wtedy jednym z uczniów był właśnie Miko Marczyk. Nomen omen, na zakończenie spotkania kwiaty wręczyła mi uczennica Ewa Schumacher. Natomiast z Miko tam zamieniliśmy wtedy pierwsze słowa. No, później już się spotkaliśmy gdzieś na trasach rajdów. Do dzisiaj myślę, że mamy taki fajny kontakt. To bardzo poukładany człowiek. To tak. Powiedziałbym, że jest, ja go strasznie lubię i szanuję. Ja też. Ciężka praca, pracuje non-stop, robi to wszystko znakomicie. Robi ogromne postępy, bo już to, co powiedziałeś, jeżeli jest najmłodszym w historii mistrzem Polski, on ma to wszystko poukładane, on zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się przeskoczyć wszystkiego, prawda, że tu są potrzebne lata doświadczeń, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć. No, czekam na zakończenie tegorocznego sezonu, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w tym roku, jeżeli chodzi o Miko Marczyka. Jest na razie jeszcze bardzo młody, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Europy, oczywiście można po nie sięgnąć, jeżdżąc jako kierowca prywatny. Miko jakby już ustawił sobie troszeczkę tę poprzeczkę wyżej, bo w tej chwili już się przeniósł do Mistrzostw Świata. Ma oczywiście potencjał, żeby sięgnąć po mistrzowski tytuł w Mistrzostwach Europy, ale no, chce już zrobić coś więcej. No a później tylko trzeba czekać na reakcję z zespołów fabrycznych, bo jasne jest, że kierowca prywatny nie ma najmniejszych szans, aby sięgnąć po tytuły w tej prestiżowej kategorii, jeżeli chodzi o rajdy. Mam jeszcze jakieś 4600 pytań, ale chyba nie zdążymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. To była dla mnie ogromna przyjemność. Może jeszcze jedno. Usłyszymy Cię jeszcze kiedyś? No tak, w F1 nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wszyscy wiedzą świetnie, że formuła przeniosła się do serwisu streamingowego. Tak. Ja pozostaję w Polsacie. Będziemy relacjonowali w tym roku dla Państwa wyścigi z Robertem Kubicą. A więc długodystansowe Mistrzostwa Świata, czyli tak zwany WEC. Pierwszy wyścig 17 marca, oczywiście ten słynny, dziurawy tor Sebring na Florydzie, więc oczywiście będziemy o tym Państwu opowiadali, będzie wiele godzin relacji, bo to są przecież długodystansowe wyścigi, no a jeżeli chodzi o formułę, zobaczymy, nigdy nie wiadomo. Bardzo dziękuję. Również. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia.